Cześć, ja jestem Sarcz. W dzisiejszym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu udamy się w końcu na spotkanie z Sebastianem. Mamy się z nim zobaczyć przed pokojem wspólnym Slytherinu, by porozmawiać o skryptorium Slytherina. I co najistotniejsze, wśród nagród mamy zaklęcie Crucio, a więc będzie to ten moment, kiedy Martin nauczy się pierwszego zaklęcia niewybaczalnego. Jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie tutaj przedstawione. I po drodze odkryjemy sobie chyba nowe obszary. Zdaje się, że musimy zejść. Widziałem tam, że są jeszcze dwa punkty szybkiej podróży nieodkryte, bo faktycznie tutaj jeszcze do tej pory nie zmierzaliśmy. I może po raz pierwszy zawitamy do pokoju wspólnego? Czy nas tam raczej nie wpuszczą? Tu jest jeden punkt. To tak na przyszłość, dolne wielkie schody. O, tutaj będziemy musieli poczekać do jakiejś określonej pory. No dobrze. Bo teraz mamy dzień. You're here. Brilliant. Trochę się naczekałeś, co? I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Wpadłem na jeszcze jeden pomysł, skoro mamy tutaj wątek czarnej magii. Może powinienem zmienić sobie wyposażenie. Swego czasu wam pokazywałem, że tutaj mamy takie szaty czarnej magii. Z dodatku DLC za przedpremierowe zamówienie, zdaje się. Nie wiem, czy jeszcze coś stąd było, czy nie do końca. Jest. A to właśnie to, co mam teraz założone, okej. No, oprócz tego, może jakiś szal? Też taki ciemniejszy, by się akurat w tym przypadku przydał. No i dobra, powiedzmy, że to tyle. Nie wiem, czy nie mieliśmy jeszcze tutaj też czegoś. To jest ta maska czarnej magii. No ale nie chcę zasłaniać twarzy Martina, więc zostawmy tak jak jest, mimo wszystko. I ewentualnie rzucimy jeszcze okiem na rękawice. Też mamy rękawice czarnej magii. No i teraz możemy, kurde, ruszać. Zobaczymy, co Ominis na to. Ostatnio nasze spotkanie nie zapowiadało dobrej znajomości. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Oj tam, wtedy jakoś się wywinęliśmy ostatecznie. No, z dużą pomocą Sebastiana oczywiście, który wziął winę na siebie, jakby nie patrzeć. A nie możemy przypadkiem troszeczkę przyspieszyć, Sebastianie? Chyba, że to już tu. Albo za tymi drzwiami. There he is. Good luck. Okej. Zobaczymy, jak nam pójdzie. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic.
In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. No, czy jakoś go przekonamy, żeby jednak tam się dostać? That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. Hmm. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. No proszę. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, three heads are better than one. It's two heads are better than one. And by that logic, three is better than two. Simple mathematics, Ominous. Dobra, z tego co widzę, można by to było podpalić. Revelio! Remember, three braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Zobaczmy. Confringo! That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Aha, sam zgasł. Jakaś kolejność? Albo szybkość. Something's happening. I hope we're ready for this. Chodziło chyba o szybkość podpalania tych koksowników. I tym razem się udało. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Lumos. Zobaczmy. Revelio. Looks like a locked door. We may want to look around. Notatka na początek samej ciotki Ominisa. Muszę udowodnić, że mam rację, nie, że nie potrzebujemy czarnej magii, jak twierdzi moja rodzina. Gdy będę w skryptorium, muszę odnaleźć dowody na to, że nie wiemy jeszcze o Salazarze Slytherinie wszystkiego. Napisałam do mojego brata. Wie już, jak weszłam do korytarza i że do skryptorium nie prowadzi żadna prosta droga. To labirynt z wieloma przeszkodami, które trzeba pokonać. Mam nadzieję, że brat podąży moim śladem i razem zbadamy historię naszego przodka. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous, the journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. No dobra, tutaj musimy chyba to naprawić. Revelio! Innej drogi nie widzę. There may be something to this pile of rubble. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Dobra, może coś więcej na ten temat opowiesz o Minisie. The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, speak to me. I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. No, nie do końca.
To nie wchodzi w grę w sensie wycofania się, mam nadzieję. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the Dark Arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? I... never mind. A ciekawe. Od razu się przypomina ta sama zdolność Harry'ego Pottera. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio! Okej. To też pewnie trzeba podpalić. Zamek Slytherina. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Okej, są tu jakieś symbole. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. A, tutaj są te symbole, spoko. Czyli wąż na dole i kółko na górze. Okej. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. No a tutaj? Revelio. Też mamy te bramy. Lumos. Tak, tutaj ciemno. A, patrzcie. I mamy notatkę. Salazar Slytherin umieścił skryptorium głęboko pod Hogwartem. Obawiam się, że zgubię się w tych mrocznych korytarzach. Jestem jego potomkinią, a mimo to czuję się tu obco. Zapalenie koksowników nieco rozjaśniło korytarze. Nie upadnę na duchu, dotrę do celu, jedno wyzwanie po drugim. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Confringo! Dobra, czyli tak, tutaj ten kolejny zamek. Lumos! No ale potrzebujemy znowu poznać symbole. Czyli rozumiem, że z tej strony. A, tutaj kurczę trochę przetarte. Ale dobra, jeden symbol na dole dobrze widoczny, a drugi mam nadzieję, że też rozpoznamy. Zobaczmy. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Udało się. No niesamowicie tu ciemno. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Ciekawe, że mamy tutaj też jakąś stronę Revelio. Lumos. Revelio. O, miałem wrażenie, że to tam blisko, ale chyba jednak chodzi o coś, co jest na górze. Lumos. Tak mi się wydaje. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Jasne. Tutaj notatka numer 4, czyli jednak poszedłbym najpierw tam, gdzie sobie wcześniej otworzyłem. Zobaczymy. Revelio. Lumos. No i co? Zamek Slytherina kolejny. Confringo. Jest, trzecia notatka. Pomyliłam się przy tarczy, która uderzyła mnie w twarz niczym prawdziwy wąż, ale muszę znaleźć rozwiązanie z uwagi na moją rodzinę. Nie możemy skazywać dzieci na okowy starych tradycji. W skryptorium musi znajdować się dowód na to, że nasze dziedzictwo polega na czymś więcej. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. No dobrze, ale gdzie tutaj, kurczę, są te oznaczenia? Lumos!
Mam nadzieję, że gdzieś w pobliżu jestem w stanie to odnaleźć. Na razie nic nie widać. A to, że jest ciemno, wcale tego nie ułatwia. Aha, dobra. To tutaj. Czyli tak, najważniejsze to na górze ustawić. Powiedzmy, że rybka. A na dole to już pójdzie bez problemu. Wystarczy tylko przesuwać, bo jak ustawimy odpowiednie, to nam się od razu otwiera. Another welcoming sort, was he? Dobra, to. I lecimy. Excellent work. Luma, another step closer to the scriptorium. Wracamy w takim razie. Ciekawe, ile jeszcze. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Jasne. Chciałem jeszcze tę notkę zobaczyć. Niesamowite, ta podróż jest bolesna, ale i satysfakcjonująca. Wkrótce znajdę skryptorium i odkryję nieopisane tajemnice założyciela naszego domu. Salazar Slytherin miał wobec nas znacznie większe plany. Jestem tego pewna. Not your reference is painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Wiecie co, jeszcze z ciekawości to zajrzę do inwentarza. Upewnię się, że mam wszystko. Tak, 4 dotychczasowe notki, 5 powinna być przed nami. Revelio. Okej, tutaj też podpalmy. Confringo. Im więcej, tym lepiej. A! Oho, Crucio. The gate. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Lumos. Widzieliście ten napis, prawda? A może tylko my to widzimy? Niewykluczone. Kurde, słyszeliście ten krzyk, prawda? Straciłam nadzieję, jestem w martwym punkcie. Słyszałam wrzask i widziałam udręczone twarze. Tylko zaklęcie niewybaczalne może mi otworzyć dalszą drogę. Nawet gdybym chciała je rzucić, nie ma tu nikogo, na kim mogłabym to zrobić. Salazar Slytherin naprawdę, czy zaprawdę, wymyślił podłe wyzwanie. W ostatnim liście do brata zaprosiłam go tutaj, a teraz, jeśli podąży tu za mną samotnie, będę odpowiedzialna za jego śmierć. Pomimo różnic między nami, nie życzę mu źle. Szkoda, że nie byliśmy w lepszych stosunkach. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. To na jaki pomysł wpadłeś? Widzisz ten napis czy nie? To mnie zastanawia. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucio is etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? O kurczę. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. No, trzeba mieć nadzieję, że Martin ma dar przekonywania. Jak dotąd się udawało. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family.
unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Proszę. If you cast Crucio, you will regret it forever. No i właśnie. Tak też zaklęcia niewybaczalne były przedstawiane w książkach i aż dziwi mnie, że w grze jest to potraktowane tak lekko, że możemy sobie wykonywać te zaklęcia właściwie dowoli, jeśli tylko chcemy. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Okej. I widzę, że możemy się nawet zdecydować, żeby nie uczyć się tego zaklęcia. I tutaj niezależnie od tego, czy wybierzemy drugą czy trzecią opcję, i tak się nauczymy. No dobrze, Sebastianie. Skoro się zgłosiłeś na ochotnika, pocierpimy trochę. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. To może być mocne. Najpierw nauka, a później kurde efekty. Ready? I'm ready. Crucio! Are you alright? Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio! Co by nie mówić, koszt był duży. Sekretne i dobrze chronione pomieszczenie pod Hogwartem, w którym Salazar Slytherin spędzał czas na obmyślaniu różnych długoterminowych planów związanych z gronem uczniowskim i różnicą zdań, jaką miał w tym temacie z innymi założycielami szkoły. No i ostatnie notatki. Księga czarów Slytherina. O kurczę. A, bo przecież ostatnią notatkę już przeczytaliśmy samej ciotki. Dobrze mówię, prawda? Na wszelki wypadek jeszcze upewnię się. To było tutaj? Notatka? Tak, 5 z 5. Wszystko się zgadza. Revelio. No to sprawdźmy tę księgę czarów jeszcze. Sebastian, Ominous. There's a book, just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Pewnie, chociaż sam bym najpierw rzucił okiem przynajmniej na opis tej księgi. Pewnie z treścią się na razie nie zapoznamy. Osobista księga czarów Salazara Slytherina, napisana jego własną ręką, datowana na X wiek, przechowywana w tajemnym skryptorium Slytherina, skrywa intrygujące, mroczne i potencjalnie zdradliwe sekrety. Revelio! No, zobaczymy. Na początek jeszcze tutaj. Kolejna notka. I jeszcze księga. Znaczy nie księga, tylko skrzynia. Obawiam się, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nie potrafię przekonać nikogo z nich, by posłuchał głosu rozsądku. Miałem nadzieję, że przemyślenia Godryka są zbieżne z moimi, że rozumie, iż ucznia musi cechować nadzwyczajność, ale on uległ niedorzecznemu przekonaniu, że potomkowie Mugoli są równie zdolni jak dzieci czystej krwi. Był wściekły, kiedy wyraziłem swoje niezadowolenie z jego refleksji na ten temat. Refleksji, których jeszcze nie ubrał słowa.
Męczy mnie ta niezgoda i nie mogę już dłużej patrzeć na korytarze pełne nieudolnych dzieci, udających czarownice i czarodziejów. Wiem, że muszę stąd odejść, ale uczynię to z ciężkim sercem. Sprawię, że stwora w komnacie zmoży głęboki sen, a zbudzi go ktoś, kto podziela moje poglądy. Potomek, który będzie chciał odwrócić szkody tak lekkomyślnie wyrządzone przez innych, ktoś, kto pozbędzie się ze szkoły tych, którzy nie są godni Hogwartu i którzy jedynie splamiliby moje dziedzictwo. Kurde. Mowa oczywiście o bazyliszku ukrytym. Revelio. Potomek, Tom Riddle, Voldemort, później też bój z bazyliszkiem stoczył Harry Potter. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. No, biorąc pod uwagę, że są jeszcze inne zaklęcia niewybaczalne do nauczenia, no to nie wiem, czy możemy to obiecać. Crucio, ale jeszcze Imperio i oczywiście najgorsze, Avada Kedavra. Natychmiastowo zabija przeciwników. No nieźle. Ale skryptorium opuścimy najwyraźniej tędy, co? I see a way out. Best news I've heard all day. Dobra. Zobaczymy, czy to jakoś się samo otworzy. Jeszcze tak próbuję się rozejrzeć za jakimiś szczegółami, ale niczego więcej już tu nie znajdziemy. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. Ale to będziemy tak pojedynczo przechodzić? Czy to jest dobry pomysł? Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. No, wydaje się, że ciężko będzie mu obiecać to, że już nigdy nie ruszymy czarnej magii. Raczej będzie zupełnie inaczej. No tak swoją drogą mnie zastanawia, że tu na mapie jest jakieś przejście. Revelio. Ale to może jednak górą. A, no to jest ta skrzynia. Kurczę, no muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tej misji. No i cały czas właśnie mam takie mieszane odczucia co do tego. Duncan owes his reputation to you. Co do tego, że ma nie być żadnych większych konsekwencji tego, że korzystamy z tego typu zaklęć niewybaczalnych właśnie. Dobra, tutaj wychodzimy. Ciągle o tym trolu jeszcze wspominasz? To już trochę nieaktualne. Dobra, myślę, że tutaj na koniec jeszcze przenieśmy się standardowo do pokoju życzeń i zobaczymy sobie, co nowego nam wpadło tutaj do kolekcji. Trochę pewnie tego jest. Tylko, że na nic lepszego chyba liczyć nie mogę. Przynajmniej jeśli chodzi o rękawice, ozdoby twarzy. Też okulary tylko. Już nam znane zresztą. I to by było tutaj wszystko. Dajcie znać swoją drogą, co sądzicie o tym. Czy sami byście się tutaj decydowali w tej grze na naukę tych zaklęć niewybaczalnych? No ja już się wypowiadałem na ten temat, że moralnie jest to dość dziwnie rozegrane. Ale jako, że nie ma w związku z tym żadnych konsekwencji w grze, no to żeby pokazać wam pełnię możliwości,
no to tym bardziej się zdecydowałem na to, żeby to wypróbować i prędzej czy później zapewne z tego czaru skorzystamy. Dobra, ja tutaj już sobie poza nagraniem wszystko pozbieram. Smyk oczywiście czeka z kolejnym zadaniem, więc na to też prędzej czy później przyjdzie pora. Oczekujcie na kolejne materiały, a na razie to już wszystko z mojej strony. Cześć!